pan Karol Korneluk, organizator i pomysłodawca turnieju piłkarskiego. Co tu się będzie działo? Już po raz czwarty Suwalski Sojusz Lewicy Demokratycznej organizuje turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży z Suwałk. Zapraszamy dzieci z roczników 2003 i młodszych. Mówię tutaj dzieci, a nie chłopców, ponieważ drużyny mieszane miały bardzo dobre efekty w poprzednich turniejach, dlatego też zapraszamy dzieci w wieku 2003, roczniki 2003 i młodsze do wzięcia udziału w wakacyjnym turnieju piłki nożnej. Ten turniej polega na tym, że spotykamy się, bawimy i choć na chwilę oderwiemy się od telewizorów, tabletów, laptopów, aby spędzić trochę wolnego czasu na świeżym powietrzu. Jest to zarówno emocje dla młodych piłkarzy, jak i dla rodziców, ponieważ co roku na tym turnieju jest wielu kibiców, wielu rodziców i gorąco kibicują swoim drużynom. Tutaj w tej chwili jest pusto na tym Orliku, ale za tydzień będą tłumy. Tak jak co roku jest około 8 drużyn, wielu kibiców, z 50 osób na widowni, dlatego też zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu, a także do gorącego dopingu naszym zawodnikom. Obok zmagań piłkarskich, drużyn mamy też zagwarantowane turniejowe rozgrywki, czyli zawody w rzutach karnych, zawody żonglerki. To również cieszy się dużym zainteresowaniem naszej młodzieży suwalskiej. Jak i gdzie się zgłaszać? Zgłaszać się należy drogą mailową. Zgłoszenie należy wysyłać na adres www.sld.suwalki@gmail.com. Informacje możemy też uzyskać pod numerem telefonu 794 992 248. Jak także informacja będzie umieszczona na stronach naszych patronów medialnych, m.in. na stronie www.tvs24.pl, naszego patrona medialnego, który zawsze w tego typu imprezach nas wspomaga. Dziękuję i życzę jak najlepiej, by ten turniej się udał nadspodziewanie. Jeszcze raz dziękuję i zapraszamy wszystkich chętnych.